Pierwszy raz w meczowej 18 z Piastem. Poczułeś już, że twoja szansa nadchodzi? No to znaczy, wiadomo, na każdym treningu staram się dać sobie wszystko, żeby przekonać trenera do siebie. No wiadomo, byłem w tej 18, więc ta atmosfera meczowa gdzieś tam dotarła do mnie, więc takie sygnały, że tego debiutu jest, można powiedzieć, coraz bliżej. Aczkolwiek, tak jak mówię, no ja trenuję, daję z siebie wszystko i czekam na szansę. Debiut w Ekstraklasie, ale w barwach Pogoni. No tak, epizod w Lechu Poznań, ale tak jak już powiedziałem w wcześniejszym z wywiadów, że wtedy byłem młodym chłopakiem, tak naprawdę wchodziłem dopiero w dorosłą piłkę. Fajnie, bo fajna przygoda, ale teraz chciałbym być znaczącą postacią zespołu, żeby po prostu grać jak najwięcej, bo to jest w tej chwili najważniejsze. Dzisiaj długo po treningu zostaliście w kilka osób, żeby postrzelać, żeby potrenować. To też jakiś element tego, żeby być w jak najlepszej formie? No, dokładnie, no, trzeba się szkolić, tutaj rzuty wolne, element techniczny, także na pewno może nam tylko pomóc. No i był na to czas. Dzisiaj jeden trening dosyć luźny, także mogliśmy sobie swobodnie poćwiczyć. Przed nami przerwa na reprezentację, trochę luźniejszych treningów na pewno, bo mniej tego grania ligowego. To taki trudniejszy czas, zwłaszcza, że dopiero co się zaczęła liga, a już przerwa przed nami. No tutaj z moim zdaniem, no, patrząc z mojej perspektywy, nie lubię, gdy odstęp od meczu jest dość spory. Lepiej, gdy gra się najlepiej w poniedziałek, powiedzmy piątek, tak jak mieliśmy okazję. Wtedy czuje się ten rytm meczowy, jest się, że tak powiem, w takim gazie. Tak jak mówię, ta długa przerwa troszeczkę nas, można powiedzieć, zatrzymuje.